Cześć! Nie zauważyłem was! Nazywam się Mięta i właśnie przygotowuję się do testu moda. Pomożecie mi? Ha! No to świetnie! Zasubskrybujcie mój kanał w tym momencie, a zobaczycie, co się stanie! O rety! Byłbym zapomniał! Ubiorę tylko mój kitel laboratoryjny. O! No! Teraz możemy zaczynać! A więc witam was, kochani, bardzo serdecznie w moim laboratorium! Tak, Mięta otworzył sobie laboratorium i ogólnie jest plan taki, kochani, że będę wam tutaj pokazywał i testował różnorakie mody, które będziecie mi podsyłać w komentarzu na przykład, bądź na Discordzie, bądź sam czasami, jeżeli mi nie podeślecie, to sam znajdę jakiegoś ciekawego moda i wam go zaprezentuję, bo myślę, że w takiej formie będzie to naprawdę dosyć ciekawe, co wy na to? Jeżeli będzie to dla was ciekawe, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz, kochani. Komentarze i łapki w górę dla mnie w tym momencie są naprawdę bardzo ważne. Jest to dla mnie taka informacja, że wam się coś po prostu podoba. Jeżeli widzę, że są fajne komentarze, jeżeli widzę, że są łapeczki w górę, to widzę, że wam się to podoba. I wtedy mogę tworzyć takie serie dalej. Więc dajcie znać koniecznie, czy wam się coś takiego podoba. A teraz przechodzimy do meritum i właściwie, no, głównego celu tego odcinka, czyli przetestowaniu pierwszego moda, którego tutaj dzisiaj mamy. Jeden odcinek równa się jeden mod, muszę wam to powiedzieć, bo taki jest ogólnie plan, żebym się zajął modem jednym, tak naprawdę omówił wam go porządnie, albo chociaż tak porządnie z grubsza, no o to chodzi. Jak widzicie, fajne mam tutaj komputery, mam, patrzcie, mam nawet TNT tu ktoś mi położył, no epicko to wygląda. Patrzcie, co w ogóle mam na półeczkach, fuj, kto to mi położył, dobra, nieważne kto to mi położył, ja nie chcę wiedzieć. Dobra, to wchodzimy i ogólnie, co jest dzisiaj dzisiejszym celem? Dzisiaj przedstawię wam, kochani, uwaga, 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 uwaga. Dzisiaj przedstawię wam, jak zrobić samolot w Minecraft za pomocą dzisiejszego moda, który się nazywa Simple Plane, czyli proste samoloty. A więc przejdźmy do tego, jak możemy je stworzyć. A właściwie, co potrzebujemy, żeby taki samolocik sobie stworzyć? No, potrzebujemy na pewno drewno, bo te samoloty są oczywiście z drewna, bo z czego by innego? Przecież to jest Minecraft. Tutaj nie mamy żadnej jakiejś większej cywilizacji. My tu jesteśmy średniowiecze, rozumiecie? Jesień średniowiecza, zrobię wam z... dobra, tego nie było, nie mówiłem tego wcale. A więc co? No potrzebujemy drewna. Ja sobie tu przygotowałem dwa drewienka. Mam tutaj oczywiście spaczony trzon, dlatego że jest niebieski, bo wiecie, że ja lubię niebieski, więc jest oczywiście kolor niebieski i oczywiście zwykły dębowy pień. No ale to pewnie nie wszystko, powiecie. Mięta. To pewnie nie wszystko, co potrzebujemy do skraftowania takiego samolotu. No i macie rację, kochani. No i macie rację. To nie jest wszystko, co potrzebujecie do skraftowania takiego samolotu. Taki samolot składa się również, uwaga, uwaga, ze śmigła. Tak, śmigło też możemy sobie prosto skraftować. Tu macie crafting, tu mogę wam jeszcze crafting pokazać. Jest naprawdę bardzo, bardzo prosty, więc naprawdę, jeżeli ktoś by tego nie ogarnął, to powiem, że no, chyba ma wyłączone styki w mózgu, że mu coś nie pali. No, ale kurczę, Mięta, czy my to zrobimy w zwykłym craftingu? No właśnie nie. Potrzebujemy takiego specjalnego workbencha, takiego specjalnego craftingu, który pozwoli nam wykraftować, a właściwie złożyć nasz samolot do kupy, jak to się mówi, nie? Lub do całości, nie wiem, bo kupa, może to jest złe słowo, nie wiem. Napiszcie mi, czy kupa to jest złe słowo. No, znaczy się wiem, no coś mi po prostu śmierdzi, okej? Jak wykraftować, powiecie, takie coś, no kurczę, no. Zaraz wam pokażę, zademonstruję. To jest właśnie plain workbench, czyli właśnie ten nasz stolik do skraftowania samolotu. Od razu was ostrzegam, że on jest bardzo, bardzo drogi. Jak widzicie, potrzebujemy tutaj żelaznego kilofa, żelaznej sikiery, żelaznej sztabki, ba, dwóch obsydianów, jednego bloku złota, no i redstone'a. To aż takie drogie nie jest, no i oczywiście zwykły stół rzemieślniczy, czyli nasz crafting. Powiem, że chyba nawet tańsze jest wykraftowanie tutaj stołu do zaklęć niż tego. No ale jeżeli chcemy mieć samolocik na tym modzie, no to musimy się troszeczkę nawyginać, nakombinować, żeby te rzeczy zdobyć, no i móc to wykraftować. Następną rzeczą, która potrzebna nam będzie do samolotu, no to na pewno powiecie, no kurczę, bez czego samolot nie poleci? Ktoś pewnie powie, bez skrzydeł, bez śmigła, lub ktoś powie jeszcze inny, bez ogona. No okej, zgadzam się, nie poleci bez tego. Ale najważniejszym jakby elementem naszego samolotu, co jest? No oczywiście
oczywiście, że silnik. Silnik, potrzebujemy silnik. I tutaj jest właśnie nasz silnik spalinowy, można tak go nazwać, lub bardziej parowy. No, też nie jest najtańszy, bo potrzebujemy pieca hutniczego, który sam w sobie już troszeczkę żelaza, no i gładkiego kamienia nam zjada. Więc, no, powiem, że troszeczkę drogie jest. No, tutaj już ten crafting jest taki w miarę, powiedzmy sobie szczerze. No, ale najtańszy również nie jest. Możemy na przykład również nasz samolot zasilić elektrycznie i będzie to wtedy samolot elektryczny, tak jak na przykład są samochody elektryczne, na przykład taka Tesla, czy nie wiem, co tam jeszcze elektryczne jest. No i wtedy możemy sobie wykraftować electric engine, czyli właśnie silnik elektryczny. No, on jest taki, powiedzmy, w miarę. Co prawda trzeba się udać do Netheru, no i po te jednak pałki Blaze'a, czy tam płomienne różdżki, jak tu pisze nam po polsku ładnie. No i również potrzebujemy naszego śmigła, czy tam propeller. Propeller? Nie wiedziałem, że tak się nazywa śmigło po angielsku. Uczę się, przez całe życie się uczę. Jak nie powiem kto. Następną rzeczą jest na pewno do takiego silnika, no, ładowanie, no bo wiadomo, no, wszystko co jest na prąd potrzebuje ładowania. Nie wiem, mamy telefon, potrzebuje ładowarki, mamy tableta, potrzebuje ładowarki, mamy komputer, musi być podłączony do czego? Do prądu. Więc również nasz samolot taki elektryczny potrzebuje, no, takiej jakby ładowarki. No i sobie możemy ją również skraftować. No, jakaś najdroższa również nie jest. Potrzebujemy obsydian, potrzebujemy płomiennych różdżek. Potrzebujemy trochę lazurytu, trochę proszku redstone'a oraz potrzebujemy oczywiście również tutaj złotej płytki naciskowej. I oto wam przedstawiłem takie podstawowe rzeczy. Zaraz przejdziemy do craftingu, ale pokażę wam jeszcze rzeczy dodatkowe, które również możemy do naszego samolotu dodać, zanim go skraftujemy. Możemy dodać taką floaty bending. Jak odkryłem, jest to coś takiego, co pozwala nam lądować na, uwaga, uwaga, na wodzie. Możemy lądować sobie samolotem na wodzie, jest to jakby taka poduszka troszeczkę powietrzna, która nas unosi, dzięki temu nasz samolot nie zatonie. Bo bez tej poduszki nasz samolot podczas lądowania awaryjnego na przykład na wodzie, no to by utonął razem z nami. No nie fajnie by była, powiem wam. No nie fajna by była to przygoda, nie? Też tak myślę. Następną rzeczy są rocket booster. No wiemy co to jest. Po prostu jest to taki swego rodzaju booster, takie turbo doładowanie, które pozwala nam bardzo szybko śmigać samolotem. Ja tego nie polecam, bo już dwa razy trafiłem tutaj w tą moją bazę i musiałem ją odbudowywać, rozumiecie? No to nie chcę jej po prostu kolejny raz odbudowywać, więc teraz wam tego nie zaprezentuję. No i mamy również plane armor, czyli jakby ochronę dla naszego samolotu. Nie testowałem tego, więc raczej przetestuję to razem tutaj z wami na odcinku oraz pokażę wam, w ogóle wszyscy zobaczymy, co to plane armor, ta nasza zbroja dla samolotu zrobi. Zbroja dla samolotu, boże, co za bezsens. Skraftujmy sobie tutaj nam śmigiełko najpierw. Nie będę brał tamtego, tylko po prostu skraftuję sobie. A, co mi tam? Trzy śmigiełka sobie skraftujemy na razie. Mamy trzy śmigiełka, sobie odłożę. Wezmę również to. Pokażę wam jeszcze, jakie rzeczy tutaj można sobie skraftować, bo poza samolotami mamy również, uwaga, uwaga, mamy tutaj również helikoptery. Wykraftuję wam go, pokażę, ale nie będziemy nim latać, bo jest, jak to się mówi, bardzo, bardzo niezwrotny i jest taką troszeczkę kolumbryną, którą nie da się prowadzić, wiecie, to takim monster truckiem, takim troszeczkę, który kompletnie nie wiesz, jak tym kierować, nie, jak, no nie ogarniesz, mówię ci, nie ogarniesz. No i teraz tak, mamy dwa rodzaje samolotów. Mamy samolot duży na dwie osoby i samolot mały na jedną osobę. Wykraftuję oba, żeby wam pokazać. Również wykraftujemy sobie tutaj, uwaga, uwaga. Co jest? Boże Mięta, pomyliłeś, dobra, nieważne, zaraz wracam. 5 minutes later. Dobra, nie było tego, nie było, nie, ja wcale żadnej wpadki nie było, nie, ja nic nie widziałem, nie. A więc bierzemy sobie tutaj spaczone drewno, czyli mój ulubiony kolor desek, bierzemy sobie 5 i oto mamy nasz pierwszy samolocik, jest to samolot mały, jest to zwykły samolocik, który prezentuje się, pokażę wam zaraz, złożymy go sobie do kupy, później pokażę wam kolejną jego wersję, a więc połóżmy go sobie i wygląda on sobie tak. No wygląda dosyć ładnie, myślę, że te modele są naprawdę przyzwoite, co prawda takie monotonne troszeczkę, mogłyby rzeczywiście te kółka troszeczkę inaczej wyglądać, na przykład ciemniejszy kolor, naprawdę to idzie zrobić nawet w najprostszym programie graficznym typu GIMP, więc jeżeli komuś by się chciało, to bym mógł zrobić do tego texture packa, ale mi się nie chce, więc tego nie będę robił. Więc tak się prezentuje, zobaczmy sobie, jak wsiędziemy. Patrzcie w ogóle, jak to wygląda, my jesteśmy nachyleni pod takim kątem, jakbyśmy siedzieli rzeczywiście w kokpicie dwupłatowca. W ogóle powiem wam ciekawostkę taką, tego typu samoloty są moim ulubionym typem samolotu. No, to wam powiem, że za dzieciaka bardzo lubiałem, pamiętam, jak gdzieś tam czasami na niebie latem ciały dwupłatowce, zapewne z opryskiem na jakieś pola. Zawsze miały to jakiś swój klimat, miały vibe, poza tym, że wiecie, że na niebie latem latają lotnie, no to gdzieś tam samolot właśnie dwupłatowy również się zdarzył. I tak pamiętam to z dzieciństwa, jakoś bardzo lubiłem tego typu samoloty. Kojarzyły mi się też na pewno z kreskówkami, bo często jeżeli mieliśmy w kreskówce
Samolot to był właśnie samolot typu dwupłatowy, czyli dwa skrzydełka, jedno na dole, jedno u góry, połączone ze sobą takimi palikami, nie? Dobra, co musimy dodać? No oczywiście musimy sobie tutaj dodać nasz silniczek, więc pozwólcie, że ja sobie tutaj silnik już dodam. No i co potrzebujemy do zasilenia takiego silnika? Do zasilenia takiego silnika potrzebujemy oczywiście węgla, bo czego by innego. Ja sobie pozwólcie, że wezmę tutaj bloki węgla, ponieważ są one najbardziej kaloryczne, najbardziej wydajne. No i żeby otworzyć sobie teraz powiecie, no halo, gdzie tu jest bak? Jak tu otworzyć bak? Pewnie E. No właśnie nie. To jak tu otworzyć bak, powiecie mięta? Klikamy sobie X i mamy otwarty bak i możemy już załadować nasz tutaj silnik, żeby z nami po prostu jakby się już nagrzewał i latał. No i co musimy zrobić? Klikamy W i wylatujemy z hangaru. Za chwilę pokażę wam następne wersje tego po krótkiej przejażdżce. No to lecimy, kochani, lecimy! O, ho, ho! Ale epicko! Zaraz wam wrócimy do hangaru, albo wrócimy obok mojego laboratorium i dodamy kolejne rzeczy, czyli na przykład, żebyśmy mogli wylądować sobie na wodzie, bo to jest mega fajne, jeżeli możemy sobie wylądować na wodzie. Teraz poczekajcie, musimy sobie trochę podlecieć, bo się rozbijemy i nie będzie za ciekawie. Teraz musimy powoli wylądować. Ogólnie lądowanie, powiem wam, jest nawet takie okej, tylko musimy się do niego przyzwyczaić, nie? Ono wygląda mniej więcej tak, że musimy to naprawdę wycelować, żeby wylądować. Mięta! Uważaj, chłopie, nie! Uważaj! Dobra, lądujemy. Powolutku. O, dobra, prawie się udało. O, dobra. Wylądowaliśmy w miarę bezpiecznie, nie rozbiłem naszego samolotu. Teraz wam pokażę, no kurczę, wylądowaliśmy gdzieś tu daleko od mojego, czy ja mogę teraz jakoś go wziąć? Oczywiście, mogę go normalnie zebrać niczym łódeczkę i on ma już zapisane w środku, że jest on z silnikiem oraz, że ten silnik jest jakby, no, zapełniony, tak? Mamy załadowany silniczek, więc możemy sobie go teraz wziąć i weźmiemy sobie z powrotem, go włożymy do naszego hangaru tutaj i dodamy rzeczy, które na pewno muszę tutaj dodać i wam zaprezentować, czyli to było tutaj, damy sobie to oraz damy sobie naszą jakby taką poduszkę powietrzną. O, wystarczy na niego kliknąć i możemy sobie dać jeszcze to. Wydaje mi się, że to jest po to, że jeżeli lecimy na przykład nad bandą szkieletów, to nas nie będzie przez to trafiać. Ja mam takie, to jest tylko moje jakby, wiecie, takie dochodzenie troszeczkę, nie wiem jak to nazwać. Chociaż powiem wam, że teraz jako ten metalowy kadłub, no to wygląda troszeczkę ten samolot rzeczywiście lepiej. Zaraz się nim przelecimy, ale zanim sobie to zrobimy, pokażę wam kolejne rzeczy, które możemy sobie tu wykraftować. Możemy sobie tu wykraftować, tak jak wam mówiłem, z 7 desek, uwaga, możemy wykraftować sobie helikopter. Oczywiście potrzebujemy dwóch śmigieł, bo helikopter ma dwa śmigła. O, ten zużył jedno. No to super. Super, że pisało, że musiało być dwa, a pokazywało jedno. Dobra, pokażę wam helikopter. Jak się helikopter prezentuje? Prezentuje się tak. Nie będę do niego pakował żadnego silnika, bo jest to w tym momencie bez sensu. Są strasznie niezwrotne, brzydki model. No i ogólnie nie polecam nim latać, bo już się nim też potrafiłem rozbić, testując tego moda troszeczkę przed odcinkiem, więc niech on sobie tam stoi i pokażę wam jeszcze jedną sprawę, mianowicie będzie to bardzo duży nasz samolocik i to jest large plane na dwie osoby, albo nawet i na trzy, nie jestem pewien. Postawimy go sobie tutaj, może tutaj. Jak widzicie, on jest sporo większy i tak myślę, że tutaj gdzieś wchodzi jeden silniczek. Tu gdzieś wchodzi na bank jeden pilot i drugi. No i można czymś takim latać. Ale rzeczywiście najtańszym rozwiązaniem i najlepszym moim zdaniem jest rzeczywiście ten mały samolocik. On ma jakiś taki fajny vibe, on ma jakiś taki fajny swój styl, którym aż chce się latać po prostu. Ja patrzę na niego i mówię, kurde, no taką maszyną to ja bym sobie normalnie polatał. No i normalnie sobie polatam. Odłożymy sobie tutaj te rzeczy. Ogólnie z każdego gatunku drewna możemy wykraftować te rzeczy, więc mamy całkiem dużą ilość latających maszyn z drewna oraz żelaza. Mam nadzieję, że ten mod będzie rozwijany, bo szczerze wam powiem, bardzo mi się podoba. Może troszeczkę bym go dopieścił prywatnie, jeżeli bym robił takiego moda, to na pewno go dopieścił graficznie, bo to, że całościowo jest z takiego drewna, no to myślę, że to już było tylko i wyłącznie lenistwo twórcy. Ja bym jednak pobawił się, że na przykład te płozy też by były z metalu i tak dalej, żeby to rzeczywiście nie było taką latającą trochę kupą, ale nawet są zwrotne. Przelecimy się teraz i pokażę wam, że można wylądować nim teraz normalnie na wodzie, więc wylatujemy z hangaru. Z pierwszej osoby dziwacznie się tym kieruje, powiem wam, ale naprawdę mega jest i tak uczucie. Tego ja zawsze na F5 latam. Dwa razy F5 i mamy właśnie, więc teraz spróbujemy sobie wylądować rzeczywiście na wodzie. Tylko tak w miarę, żeby się nie rozbić. Wylądujemy na wodzie i oto wylądowaliśmy na wodzie. I to jest właśnie, kochani, o tym, co mówiłem. To jest tak
mega, że możemy sobie teraz płynąć na wodzie. Uwierzcie mi na słowo bądź nie, mogę wam nawet w sumie to jeszcze chyba pokazać, że jeżeli nie byłoby tych dodatków, to nasz samolot by utonął, więc sobie tutaj gdzieś nim wylądujemy. Okej. Okay. Dobra, wylądowała. Rany. Okej, okay. Mamy nasz samolocik. Mam teraz tutaj zwykły, pokażę wam. I po prostu go tu położę i go wepcham jakby do wody. I pokażę wam, że taki zwykły, bez tych rzeczy, to po prostu tonie. Tonie. Czekajcie, czy ja mogę tu jakoś to go położyć? Tak fajnie. O, widzicie? Tonie. Kompletnie bez tego tonie. Więc jak nie mamy tej poduszki, ją się robi z kilku slajmów, więc jest naprawdę tania i chyba bodajże wełny. Więc jest naprawdę, naprawdę tania i możecie sobie to rzeczywiście fajnie zaoszczędzić to, żeby czasami samolocika nie zgubić, nie? Nie stracić. Spróbujmy sobie nim tu wystartować. No nie wiem, czy to się tak uda. O rany. Dobra, to będzie tak trudne, że nie wiedziałem, że ponad drzewami będzie to tak... Dobra, udało się! Wzleciałem, udało się! Wracamy do naszego hangaru, kochani. Wracamy do hangaru. Okej, kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki typ odcinka wam się podobał. Mam nadzieję, że wam wszystko w miarę wyjaśniłem. Jeżeli seria wam się podoba, łapka w górę koniecznie musi być zostawiona. Sub zostawiony. I co? Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!